Cześć kochani, witam Was w kolejnym, czwartym już dniu grudnia. No i nie da się ukryć, że pogoda zrobiła się iście grudniowa. Za mną zamrożony, zamarznięty staw z rybkami. No a w ręku mam horoskop poetycki, bo też zobaczymy, jakiż ten horoskop poetycki jest na dzisiejszy dzień. Także bez zbędnego przedłużania otwieram. Nie mów, chociażbyś miał zginąć z pragnienia, że wszystkie źródła wyschły już bijące. Tyś gonił pustyń piaszczystych złudzenia, a minął strumień na zielonej łące. I powiem Wam szczerze, że o ile wczoraj robiłam taką zagadkę, kim jest Or-Ot, to tym razem nie mam pojęcia, kim jest ta osoba, która podpisywała się właśnie L-Y. Jeżeli ktoś potrafi mi pomóc, no i rozwiązać tę dzisiejszą zagadkę, to oczywiście będę wdzięczna. A w spacerze po ogrodzie towarzyszy mi iście literacki kot, czyli fraszka. Fraszka od fraszek Jana Kochanowskiego. No już mi nie towarzyszy. A jednak znowu, ale chyba nie jest kotem pragnącym jakiejś wyjątkowej sławy. Fraszka, popatrz tu, tu się patrz. A zabrałam Was dzisiaj na taki zimowy, krótki spacerek, dlatego, żeby właśnie w otoczeniu takiej zimowej przyrody opowiedzieć Wam o tym, dlaczego nie lubię czytać szybko. Czytam szybko tylko wtedy, kiedy naprawdę muszę, czyli wtedy, kiedy gonią mnie jakieś terminy, kiedy ktoś każe mi coś przeczytać, czyli to jest książka czytana pod przymusem niejako. Natomiast kiedy mam dużo czasu i nie muszę czytać czegoś szybko, to ja będę czytała wolno. Wiem, że popularne są te różne kursy szybkiego czytania, ale ja czerpię przyjemność jednak z wolnego przeglądania stron. Nieco szybciej czytam tylko w momentach, w których historia rzeczywiście pędzi na łeb, na szyję, kiedy wszystko rozgrywa się szybko, ale poza tym jestem dość wolnym czytelnikiem i też dlatego nigdy nie biorę udziału w wyzwaniach. Przeczytam ileś książek w miesiącu, przeczytam ileś książek w tygodniu, dlatego że wolę czytać we własnym tempie. No i dlatego dzisiaj prawdopodobnie nie pokażę Wam żadnej nowej książki, a to dlatego, że w przypadku Drogi Dusz Pauliny Händel, czyli czwartej części cyklu Żniwiarz, wciąż tkwię w tym samym miejscu. Co prawda dlatego, że nie miałam czasu na czytanie, ale na dobrą sprawę to jest dziwne wytłumaczenie, bo gdybym chciała, to ten czas na czytanie bym znalazła. Ale czasami są takie dni, w których po prostu nie mam ochoty czytać, a są takie dni, które najchętniej całe od świtu do zmierzchu spędziłabym w towarzystwie książki. Moja zimowa herbatka gotowa, ogień w kominku jest, więc mogę kontynuować. A i kubek zresztą przy okazji jest dość nietypowy i związany z moimi wakacjami, więc można powiedzieć, że kiedy z niego piję, czuję powiew lata. To jest kubek z muzeum, nie muzealny eksponat, ale byłam w Muzeum Ceramiki Kaszubskiej Neclów. Neclowie to jest taki ród kaszubski, który wciąż zajmuje się właśnie wyrobem ceramiki. No i pozyskałam taki wypalany z gliny kubek. Chyba dobrze wszystko wytłumaczyłam. I ta ceramika jest bardzo charakterystyczna, więc może kiedyś gdzieś na jakimś targu staroci dorwiecie jakiś kubek, kufel, talerz albo inne cuda, bo w muzeum można zobaczyć prawdziwe petardy, jeżeli ktoś z Was chce skompletować sobie naprawdę ładną zastawę. To jest akurat taki kubeczek w starym stylu, ale bardzo mi się podobał. A mówię o tej ceramice też dlatego, że mam obok siebie książkę Martyny Bundy Kot Niebieski. To będzie mój kolejny czytelniczy wybór. A akcja tej książki toczy się właśnie na Kaszubach i dlatego w takim sezonie zimowym będzie dla mnie świetnym powrotem do wakacji. O kocie niebieskim na moim kanale już mówiłam, ale może dla przypomnienia. Martyna Bunda sama tutaj na skrzydełku z tyłu pisze: nie mogłam tej książki nie napisać. Mnich z misją wybudowania klasztoru o surowej regule wędruje samotnie przez kaszubską puszczę. Dociera do miejsca, które wiele lat później zostanie nazwane Kartuzami. Poszukiwania duchowości, odnajdywanej na różne sposoby, w zaskakujących okolicznościach życiowych, odnajdywanej po to, by ją zaraz zgubić, trwają przez wieki. Wśród bohaterów są mnisi pogrzebani za życia, jest Kat, jego córka, są kochanki, żony, błękitne ptaki i niebieskie koty. Wewnętrzna wolność, szaleństwo i siła ducha, smutna, powtórzona
niepowtarzalność ludzkich losów i wyjątkowość chwili. A jeżeli miałabym wybrać pomiędzy moimi wakacjami na Kaszubach, a wakacjami na Podlasiu, to jednak wciąż moim numerem jeden jest Podlasie, bo jednak jest taką bardziej dziką częścią Polski. I tam wszystko jest jeszcze takie nieskażone ruchem turystycznym, więc na spokojnie można sobie wszystko pooglądać. Ale Kaszuby też mogę Wam polecić, chociaż tak jak mówię, po pierwsze Podlasie. Jeżeli zastanawiacie się nad jakąś częścią Polski, no to Podlasie. Koniecznie rozważcie. I też mówię o tym kocie niebieskim dlatego, że słyszałam, że w przypadku tej książki lepiej zrezygnować z czytania szybkiego i czytać ją wolno. Zresztą chyba nawet gdybym chciała czytać ją szybko, to temat by mi na to nie pozwolił. A oczywiście, co jeszcze czytamy wolno? Wolno czytamy poezję. I to też będzie książka, która lada moment znajdzie się przy mnie, bardzo blisko, tak żebym mogła w każdej chwili po nią sięgnąć. Anna Piwkowska, Między monsunami, czyli tomik poezji. Cieniutki, drobniutki, ale jak każdy dobrze wie, nie tylko grubość przesądza o tym, jak długo będziemy pamiętali o danej książce oraz ile czasu zajmie nam jej przeczytanie. No i zabieram się za dalsze picie herbaty. Ja nadal jestem w trakcie picia herbaty, ale przyszło mi do głowy coś, co stwierdziłam, że warto będzie sprawdzić. Mianowicie przeszłam się tutaj po całym obejściu, sprawdziłam wszystkie stoliki nocne, no i oto jakie książki teraz różni ludzie czytają. Także sprawdzimy sobie, co też znalazłam, chodząc po całym domu. Znalazłam przy stoliku nocnym Jakub Małecki, Horyzont. Jakuba Małeckiego, przyznam się Wam, sama nigdy żadnej książki nie czytałam, ale może skoro znajduje się tak blisko mnie, kiedyś przyjdzie na nią okazja. Chociaż to jest akurat książka z biblioteki, więc pewnie nie będzie mi dane jej przeczytać, bo mam jakieś swoje w zapasie, ale dajcie mi koniecznie znać, czy polecacie mi Jakuba Małeckiego, czy jednak szkoda czasu. Akurat jeżeli chodzi o tę książkę Horyzont. Jałowe lata bez wschodów i zachodów słońca, wspomnienia jak burza piaskowa, jak skrzypienie desek w starym domu, smugi przeszłości płytko pod skórą, gry komputerowe i bułgarski rap. Manik i Zuza mieszkają po sąsiedzku na warszawskim Mokotowie itd., itd. Nowa książka Jakuba Małeckiego to zaskakująca opowieść o tęsknocie, przyjaźni i odwadze, o konfrontacji z zadrą własną i cudzą, o próbach znalezienia właściwej wersji siebie. Także taka pierwsza książka ze znalezionych. Kolejna to jest pozycja, którą bardzo dobrze znam i która bardzo mi się podobała, chociaż należy do literatury, a właściwie nie chociaż, bo i literatura popularna jest literaturą dobrą, i literatura piękna, taka poważna, również jest literaturą dobrą. Roslund i Hellström, Bestia, gdzie jest granica między morderstwem, obroną własną, a samosądem. Pamiętam, że miałam wtedy, kiedy ta książka do mnie trafiła, ogromną ochotę na coś mocnego, takiego, co zapamiętam na długo. No i rzeczywiście ta książka okazała się być książką bardzo mocną. I pamiętam też, że kiedy zaczynałam ją czytać, kiedy czytałam chyba tutaj albo pierwszy rozdział, albo prolog, nie wiem jak ta książka była podzielona, ale w każdym razie po przeczytaniu tego początku poważnie zastanawiałam się nad tym, czy jej nie odłożyć i czy ona nie jest dla mnie za mocna. Więc jeżeli macie ochotę na coś takiego, nielekkiego właśnie, takiego drastycznego, na taki mocny temat, no to polecam. Psychopata, który po ucieczce z więzienia znowu gwałci i morduje dzieci. Ojciec szukający zemsty na zabójcy swojej 5-letniej córki. Sędzia wydający wyrok o straszliwych konsekwencjach. Społeczeństwo zagrzewające do samosądu. To tak w skrócie o tym, co dzieje się w tej książce. No i kolejna książka, którą znalazłam. Nowiutka, świeżutka, świeżo wydana podobno. Roman Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej. Część pierwsza, okręg pierwszy, Nowy Żmigród, okręg drugi, Jasło. Gdzieś już kartkowałam chyba kilka dni temu tę książkę i powiem Wam, że jest naprawdę świetnie wydana. To są cmentarze znajdujące się całkiem blisko miejsca, w którym mieszkam. Z tyłu są kolorowe fotografie tych
cmentarzy. Oprócz tego każdy cmentarz jest tutaj bardzo dokładnie opisany. Skąd się wziął, ile osób na nim spoczywa, jaką ma powierzchnię, plus jeszcze jakieś wspomnienia osób starszych z momentu, w którym ten cmentarz powstawał, z jakiejś przebudowy cmentarza. Także jeżeli ktoś interesuje się takimi tematami, no to też polecam, myślę, bo widzę, jak ta książka jest dopieszczona. No i jeszcze trzy książki. Ta pierwsza z nich nie jest książką, po którą sama bym sięgnęła, raczej przeszłabym obok niej i kompletnie by mnie nie zainteresowała. Agnieszka Olszanowska, Wianek z Lauru. Wiejska saga o mieszkańcach gminy Gradów, w której biblioteka, kościół i szkoła są arenami walki o wpływy i serca mieszkańców, a okoliczne pola świadkami ich tajemnic i uczuć. I właściwie ten opis skutecznie mnie od tej książki odstrasza. Jakoś nie lubię literatury takiej kobieco-obyczajowej, bo to jest chyba coś takiego, a przynajmniej z taką literaturą kojarzy mi się okładka tej książki. No ale te dwie, przyznam się Wam szczerze, że są już całkiem kuszące. Michał Milczarek, Podróże na skraj Rosji, donikąd. Na początku była mapa, jej kolory, linie, wzory intrygowały i nęciły. Można było przez nią patrzeć jak przez okno, zobaczyć daleki świat. Donikąd to opowieść o wyprawach na końce świata. Kamczatkę, Kołymę, do Workuty, Ewenki, Norylska. To zapiski z miejsc, w których byt graniczy z nicością. To obsesyjna wędrówka na wschód przez śnieg, kości, pustą przestrzeń w poszukiwaniu kresu mapy i kresu rzeczywistości. Wydana książka przez wydawnictwo Czarne. Nie miałam pojęcia, że ona została wydana. Od razu zerknę, w którym roku. Proszę bardzo, wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019, także pozycja nowa. Jeżeli ktoś z Was lubi podróże na wschód, no to informuję, że taka książka istnieje. No i bardzo się cieszę, że o jej istnieniu się dowiedziałam. No i drugi reportaż. Tym razem od wydawnictwa Pruszyńskiej Spółka. Krzysztof Potaczała, Zostały tylko kamienie. Akcja Wisła, Wygnanie i powroty. Akcja Wisła to wciąż niezamknięty rozdział polskiej historii, bolesny, drażliwy, niewygodny. Dlaczego zastosowano zbiorową odpowiedzialność wobec 140 tysięcy obywateli polskich narodowości ukraińskiej? Nazwano ich bandytami i wygnano z rodzinnych stron. I dlaczego po latach część z nich, mimo tkwiącego w nich lęku, wróciła w góry? I opis tej książki od razu skojarzył mi się z tą najnowszą książką Moniki Schneiderman, o której też na moim kanale była mowa latem, czyli Pusty las. Taki był tytuł tej najnowszej książki Moniki Schneiderman i tam też ten temat się przewijał. Jeżeli nie czytaliście książki Pusty las, no to ja serdecznie do tego zachęcam. Tamta książka swoją drogą też była zielona, natomiast z taką ładną, wytłaczaną okładką, także polecam Pusty las. No i słuchajcie, ja zabieram się za dalsze picie herbaty i chyba jeszcze na szybko zerkniemy sobie, jakaż czekoladka czai się dzisiaj w kalendarzu adwentowym i nie będę zabierała Wam więcej dzisiejszego czasu. Szykujcie się do świąt, róbcie to, co macie robić, czy to do szkoły, do pracy, czy po prostu, co tam sobie zaplanowaliście. No i do zobaczenia już jutro, czyli 5 grudnia.